Rozwiążemy sobie teraz przykładowe zadanie z ćwiczenia, które znajduje się na naszym portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia oczywiście znajdziecie w opisie filmu poniżej. No a o co chodzi w tym zadaniu? Mamy tutaj wykres funkcji i mamy do niego jakieś takie dwuczęściowe pytanie. W którym punkcie lub w punktach na wykresie spełnione są takie warunki? Pierwszy z nich to mówi nam, że iloczyn wartości funkcji i wartości pochodnej jest równy 0, a drugi mówi, w jakim punkcie wartość takiego wyrażenia jest największa. No to po kolei zajmijmy się najpierw tym pierwszym. Mamy tutaj iloczyn dwóch wartości. Wartości funkcji i wartości pochodnej w tym samym punkcie. No jak mamy iloczyn dwóch liczb, no to on jest równy 0, wtedy kiedy przynajmniej jedna z tych dwóch liczb jest równa 0. No ale wystarczy, żeby tylko jedna była 0, żeby iloczyn był równy 0. No to zastanówmy się może kiedy... Kiedy wartość funkcji jest równa 0. No jak popatrzymy na wykres, no to widzimy, że tutaj wartości funkcji są dodatnie. Tutaj cały czas są dodatnie, dodatnie, dodatnie. Tutaj mamy dodatnie. I dopiero tutaj funkcja przyjmie wartość 0. Ale przyjmie wartość 0 w takim punkcie, który nie jest żadnym z tych wyróżnionych, nazwanych punktów a, b, c, d, e lub f. No a tutaj oczekują od nas, że wybierzemy jeden z tych wyróżnionych punktów. No, w żadnym z tych punktów wartość funkcji nie jest równa 0. Czyli w żadnym z tych punktów ten czynnik się nie zeruje. No to musimy zająć się zatem tym drugim. Zastanowić się, kiedy pochodna jest równa 0. No i to też odczytamy z wykresu, tylko nie tak bezpośrednio jak to, gdzie wartość funkcji jest równa 0. Musimy zastanowić się, co to jest pochodna funkcji w punkcie. Na przykład, co to jest wartość pochodnej w punkcie A. No, pamiętacie pewnie, jak nie to przypominam, że pochodna to jest współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu w danym punkcie. Czyli jeżeli sobie tutaj narysuję taką styczną do wykresu w punkcie A, to jej współczynnik kierunkowy jest właśnie równy wartości pochodnej funkcji w tym punkcie. No i widzimy, że tutaj nachylenie tej stycznej jest ujemne. Ta pochodna jest ujemna. No i ta prosta jest tutaj bardzo stroma. To będzie taka liczba co do wartości bezwzględnej bardzo duża, ale ujemna. No weźmy jakiś inny punkt na przykład nie wiem, punkt D, trochę nie po kolei, ale trudno. Tutaj styczna będzie wyglądała jakoś tak. No i tutaj nachylenie jest dodatnie, no ale też jest różne od zera. No bo jak wygląda nachylenie równe 0? No nachylenie równe 0 to jest wtedy kiedy ta prosta styczna jest pozioma. Prosta pozioma ma nachylenie równe 0. To zauważmy, że jedyny taki punkt, w którym wygląda na to, że ta styczna będzie miała poziome nachylenie, to jest punkt B bo tutaj ta styczna powinna wyglądać mniej więcej tak. No i wygląda to, że odpowiedź będzie właśnie B, no bo w punkcie C styczna będzie wyglądała jakoś tak, w punkcie E ona będzie wyglądała jakoś tak, w punkcie F jakoś tak. No w żadnym z tych pozostałych punktów poza B ona na pewno nie jest pozioma. Więc na tyle dokładnie, na ile jesteśmy w stanie tutaj to określić, no to w punkcie B wygląda na to, że ta styczna będzie... Pozioma, więc wartość pochodnej będzie 0. Czy ja bym tutaj dał odpowiedź B? Jak skoro muszę wybrać jedną z tych sześciu punktów, które tutaj są dane? No dobrze, no to teraz zastanówmy się nad drugą częścią zadania. Kiedy takie wyrażenie ma największą wartość? No co to jest w ogóle za wyrażenie? Spróbujmy znaleźć jakąś interpretację tego wyrażenia, tak żebyśmy byli w stanie odczytać to z wykresu. No to jest zadanie na pochodne, nasieczne i tak dalej. No więc powinno nam się to kojarzyć, jak mamy taki iloraz, z ilorazem różnicowym. Iloraz różnicowy służy do obliczania nachylenia siecznej przechodzącej przez jakieś punkty. No i wtedy mamy w liczniku różnicę wartości, a w mianowniku różnicę argumentów. No więc jeżeli szóstka jest wartością funkcji w jakimś punkcie, no to byśmy mieli tutaj różnicę wartości w liczniku. No ale w mianowniku nie mamy różnicy. Mamy tylko x. No ale może tak się zdarzyć, że na przykład ten drugi argument jest równy 0. To, może napiszę o co mi chodzi. Gdyby ten iloraz różnicowy wyglądał tak, że mamy f od x odjąć 6 na zaraz innym kolorem, a ty mamy x odjąć i ten drugi argument. Czyli byśmy mieli tutaj 6, a tutaj 0. Czyli gdyby do wykresu naszej funkcji należał taki punkt o współrzędnych 0,6, to ten iloraz różnicowy pozwalałby nam obliczyć nachylenie siecznej przechodzącej przez punkt o współrzędnych 0,6 i punkt o współrzędnych x, f od x. No to zobaczmy. Punkt o współrzędnych 0, czyli x jest równe 0, y jest równe 6, to jest właśnie punkt a. On ma współrzędne 0 i 6. No i teraz patrzymy, jaki punkt trzeba wstawić jako ten drugi, żeby nachylenie takiej siecznej przechodzącej przez punkt, ja może to napiszę, o współrzędnych 0 i 6 oraz punkt o współrzędnych x f od x. Było największe. No to narysujmy sobie te sieczne, jak one będą wyglądały. Dla punktu B, sieczna przechodząca przez punkt A i B będzie wyglądała jakoś tak. No to nachylenie jest tutaj mocno ujemne. Dla punktu C, to nachylenie będzie wyglądało jakoś tak. Nadal jest ujemne, ale jest trochę większe. Dla punktu D, to nachylenie będzie wyglądało mniej więcej tak. Nadal jest minimalnie ujemne, no ale jak na razie jest największa z tych trzech. No to jedźmy dalej. Zobaczmy, jak będzie wyglądała prosta przechodząca przez punkt A i punkt E. No i nachylenie będzie mniejsze od tamtego. No i tutaj dalej jeszcze ostatnie przez punkt F. No to widzimy, że ze wszystkich tych pięciu siecznych, które tutaj dosyć nieudolnie narysowałem w pośpiechu, to ta sieczna przechodząca przez punkt A i D ma największe nachylenie. One wszystkie mają nachylenie ujemne, Czyli wszystkie te współczynniki kierunkowe będą ujemne, ale największy z nich, ten najmniej ujemny, to będzie ten współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty a i d. Czyli to wyrażenie będzie przyjmowało największą wartość wtedy, kiedy jako ten drugi punkt tutaj wybierzemy punkt d. No i taka będzie odpowiedź do tego zadania. No dobrze. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań, zachęcam również do tego, żeby zarejestrować się na naszym portalu, można wtedy zbierać punkty, śledzić swoje postępy i korzystać z wielu innych udogodnień, które nasz portal Khan Academy zapewnia.